Witam wszystkich, zwłaszcza Ciebie, Dominiku. Oczywiście podejmuję to wyzwanie. Myślę, że sam postawię poprzeczkę bardzo wysoko. Właśnie wyjeżdżam z Koszalina. Może coś na dowód. Jestem na ulicy Morskiej, jadę do Mielna. Cała przygoda właśnie zacznie się właśnie tam. Towarzyszą mi borówki, niestety jadę sam. Mam nadzieję, że znajdę kogoś, który nagra mój podbój Bałtyku w pełnym uniformie. No i to na razie, tyle. Do zobaczenia wkrótce. To wjeżdżamy do Mielna. Po drodze zabrałem autostopowicza. Pozdrowienia. Groszek pozdrawia. Tak jest, Groszek. Jeden z największych, o ile nie największy fan koszalińskiego sportu, jak zarówno koszykówki, jak i piłki ręcznej. Nie chcę tutaj wymienić, ale pewnie przychodzi na wszystkie mecze. No i tak jak mówię, no podróż dopiero się zaczyna. Do Mielna. Aura jest gorzej niż słaba. Pada straszny deszcz, no ale wyzwanie to wyzwanie. No i lecę, no co to dużo mówi. Żegnamy Mielno. 22:18. Kolejny etap podróży. Poznań Główny. 8 godzin podróży, 30 minut spóźnienia i oto jestem. Ostatni etap podróży. Myślę, że będzie ciekawy. Tak więc ostatni etap podróży. Jesteśmy nad Zalewem Kryspińskim, w Kryspinowie, tak go nazwijmy. 700 km od Mielna, tam gdzie podróż się zaczęła. No i mam nadzieję, że wszystkim się spodoba i chciałem z tego wszystkiego, z tego wyzwania, które Dominik Jaśkiewicz mi rzucił, uczynić coś ogólnopolskiego, można powiedzieć, i będzie to jakąś tam kolejną inspiracją do przekazania tej zabawy dalej. A mianowicie Greg Surmacz i mój brat Jakub Bieg, którzy są poza granicami Polski, a nawet poza granicami naszego kontynentu europejskiego, bo Greg jest w Kanadzie i mam nadzieję, że pokaże nam super fajne jezioro gdzieś w Kanadzie, w Ontario. No i mój brat Jakub jest na wyspach, więc mam nadzieję, że też coś ciekawego nam pokaże. Tak więc godzina 1:30. Ostatni etap i ostatni nurek, jak widać w ubraniach, Always With Us, fundacja mojego bardzo dobrego koleżki, którego też serdecznie pozdrawiam, George Rees. Co tu dużo mówić, no. Lecę, mam nadzieję, że to zobaczycie, no bo warunki są dość polowe. Dobra, pozdrawiam. No, dziękuję bardzo. Czas na Was, koledzy. Tak więc Greg i Kuba, jesteście następni. Pozdrawiam. Zapomniałem dodać, że stawką tego wyzwania, które rzucił mi, przepraszam, Dominik, była kolacja i dobra whisky. Z przyjemnością napiję się, Dominik, i zjem bardzo dobrą kolację z Tobą z innej okazji, a nie z tego, z racji tego, że przegrałem. No bo nie przegrałem. Tak więc, panowie Greg i Kuba, macie 48 godzin, teraz ja rzucam Wam wyzwanie. No i mam nadzieję, że sprostacie wyzwanie. Pozdrawiam.